Zanim poproszę panelistów, to ja Państwu troszeczkę kilka slajdów wyświetlę na temat OK Zeszytu, dlatego że w różnych miejscach, w których żeśmy to prowadzili, a prowadziliśmy to od grudnia na Facebooku, bardzo często pojawiali się ludzie, którzy przychodzili i mówili, no dobra, ale co to jest? Ciągle o czymś mówicie, ale co to właściwie jest? I właściwie, jak można nazwać, co to jest OK Zeszyt? To jest pewna dokumentacja tego procesu uczenia się, które robi sam uczeń. Czyli pisze książkę z pomocą oczywiście nauczyciela. Czyli rodzaj pewnego portfolio uczniowskiego. O taki OK Zeszyt pomaga uczniom się uczyć w tym ekrasie, jak korzystają z niego, a nauczycielowi skutecznie nauczać, gdyż może monitorować proces uczenia się swoich uczniów. Dlaczego OK w tym zeszycie? Można by powiedzieć, no to po prostu zeszyt. Może być zeszyt. Dlaczego OK zeszyt? A wychodzimy z takich trzy rzeczy, które mają Państwo zresztą w tych materiałach swoich więcej na temat ten, ale wyjęłam tutaj te rzeczy, o których chciałabym powiedzieć. Przede wszystkim zapisywanie refleksji. Uczeń zapisuje to, czego się nauczył i co wynosi z lekcji, podsumowuje. Druga rzecz to jest gromadzenie przez uczniów właśnie tych celów lekcji, kryteriów sukcesu, aby wiedzieli po co i czego mają się nauczyć i po czym poznają, że właśnie tego się nauczyli. Czyli to idzie nam w kierunku właśnie tej świadomości i odpowiedzialności uczniów. I ostatnie to jest dokumentowanie przez uczniów własnego rozwoju. To jest mało obecne w ogóle w naszych szkołach. To znaczy nauczyciele uważają, że uczniowie powinni się tego nauczyć, bo to jest w programie. Jak się nie nauczyli, to dostają złą ocenę albo jakąś karę. Natomiast uczniowie też myślą, no musimy się tego nauczyć, więc się uczymy. Ale to, żeby świętować, żeby zobaczyć, że ja się naprawdę czegoś nauczyłem, wyjść ze szkoły i pomyśleć sobie, przeszyłem tutaj 5 godzin, bardzo dużo się nauczyłem. Pożytecznie. I właśnie to jest dokumentowanie tego własnego rozwoju, czyli w zeszycie, OK zeszycie są prace uczniów wykonane na początku i prace wykonane później i widać, co oni osiągnęli. Tutaj jest taki rysunek, on jest bardzo tutaj malutki. Są na nim elementy, które żeśmy zaproponowali w grudniu, które powinny być w zeszycie, mogłyby być. I sami nauczyciele, którzy zdecydowali się prowadzić ten OK zeszyt z uczniami, wybierali, co oni uważają, że powinno być i tylko to zapowiadali uczniom. Również konsultowali to z uczniami, ale mogli to również zmienić. Czyli to była taka proces. Pracowaliśmy w procesie. Jeszcze dlaczego ten OK? Dlatego, że szansa na świadome uczenie się i na wzięcie odpowiedzialności za własny proces uczenia się przez ucznia. A to właśnie, o tym właśnie mówi 5. strategia, o której mówiłam przy poprzednim również panelu, czyli wspomaganie uczniów, by stali się autorami procesu własnego uczenia się. Że to nie jest, przychodzę do szkoły za karę, tylko przychodzę, żeby się nauczyć, jestem świadomy i wybieram, mam jeszcze możliwość wyboru tego, w jaki sposób się uczę, może też w jakim tempie. Ponieważ to był wielki sukces przez ten naprawdę pół roku, pracowało z nami 60 nauczycieli, którzy zdecydowali się prowadzić OK zeszyty i których przysyłali różnego rodzaju zdjęcia i refleksje na temat prowadzenia zeszytu, które ja zbierałam z tego Facebooka, co było bardzo trudne i zamieszczałam na blogu i mamy już książkę, która pewnie ma 1000 stron. Może z niej zrobimy książkę, oczywiście musimy wybrać, wtedy mniej ograniczyć. A oprócz tego, w tej chwili patrzyłam wczoraj, mamy 2000, prawie 300 ludzi, którzy zaglądają na ten OK zeszyt i bardzo deklarują, że też będą chcieli to robić ze swoimi uczniami. I dlatego pomyśleliśmy o tym, żeby zrobić kurs online. I w tym kursie, to nie będzie taki kurs, który nawet jak jest normalnie kurs, w którym mówimy, to trzeba zrobić, napisać sprawozdanie, coś wykonać, coś sprawdzić. To będzie inny. To będzie kurs, w którym sam nauczyciel planuje ten zeszyt z uczniami i co w nim będzie. Czyli nie będzie żadnego przymusu. Będzie to też platforma wymiany doświadczeń. I to nam się bardzo sprawdziło. Bardzo potrzeba jest nauczycielom tego, żeby mogli wymieniać, co działa, a co nie działa.
Również każdy z tych uczestników tego kursu będzie miał opiekę tak zwanej okejki, czyli opiekuna konsultanta, który już w tym roku prowadził okej zeszyt. Będzie mógł go o wszystko zapytać, oczywiście tam mu nie będzie narzucał, tylko będzie mu konsultował te jego pomysły, co on chce zrobić. I będzie to praca również w grupach przedmiotowych, bo okazało się, że jednak jest różnica pomiędzy prowadzeniem zeszytu na historii, a na przykład zajęciach plastycznych. Jeszcze tutaj chciałam Państwu powiedzieć, że zaczniemy w październiku, ale najpierw będziemy się uczyli ten zeszyt i planowali i wprowadzali ten zeszyt. Także on dopiero od drugiego semestru, tak jak zresztą w tym roku było, dopiero zaistnieje w szkole z uczniami. Zgłoszenia będą na naszej stronie SUS-owskiej, którą tutaj Państwo macie podane. I teraz jeszcze jedna wiadomość, która moim zdaniem niektórych ucieszy, mianowicie chcemy również otworzyć możliwość uczestniczenia w kursie dla nauczycieli przedszkolnych, którzy prowadzą zerówkę. W tej chwili, jak Państwo wiedzą, w tej zerówce zawsze było tak, że się dzieci też uczyły. I oczywiście w tych klasach młodszych, jak również w zerówce, ten zeszyt pełni rolę kontaktu też między rodzicami. Myślimy, że to może być bardzo dobre, żeby organizować w ten sposób nauczanie od samego początku. Ale też mamy bibliotekarki i bibliotekarzy, którzy chcieliby prowadzić zeszyt lektur. Okej, zeszyt lektur, które jako bibliotekarze wspomagają. Także zapraszamy i tych i bardzo prosimy tutaj na ten kurs. Jak ktoś będzie chciał, to proszę się zapisać. Najlepiej by było, żeby było kilka osób ze szkoły, dlatego że to jest wtedy łatwiej rozmawiać, co pracuje, co nie pracuje i uczniowie się bardziej przyzwyczajają do jednej metody pracy, a nie do wielu. Teraz bardzo bym poprosiła Marzenę Dąbrowską, Barbarę Jaworowicz, Beatę Konstanty, Joannę Kostrzewę i dwie uczennice, Dominikę Kuberkę i Agnieszkę Różańską. To wygląda na to, że tylko mam jedną uczennicę, ale to i też dobrze, że się zdecydowała. Na początku bym poprosiła, abyście się przedstawiły, w jakiej szkole nauczacie albo uczycie się. Ja nazywam się Barbara Jaworowicz, uczę w gimnazjum w Skulsku, uczę fizyki. Mhm. Nazywam się Joanna Kostrzewa i uczę języka polskiego w gimnazjum imienia Polskich Olimpijczyków w Stawiszynie. Nazywam się Agnieszka Różańska, chodzę do klasy pierwszej B, do zespołu szkół w Stawiszynie imienia Polskich Olimpijczyków. Marzena Dąbrowska, zespół szkół w Łęgu Probostwie, nauczyciel matematyki. Dziękuję. Mhm. Tutaj mamy sytuację taką, że mamy, Marzena uczy w szkole zarówno podstawowej, jak i w gimnazjum. Większość naszych tych doświadczeń na Facebooku była z nauczycielami wczesnoszkolnymi. To jest, proszę Państwa, niezwykły zasób, który posiadamy w edukacji. To są nauczyciele wczesnoszkolni. Oni są tak chętni do tego, żeby dobrze uczyć, żeby się czegoś nauczać, że to naprawdę powinniśmy brać z nich przykład. Więcej było takich, mniej było ze szkoły podstawowej, choć jak widać, ale są też nauczyciele z gimnazjum. Niestety nie mieliśmy żadnego nauczyciela z liceum, co mnie bardzo dziwi, dlatego że zeszyt w liceum to jest najważniejsze. Przecież tam bez notatek, bez zapisywania własnych refleksji, to ja nie wiem, jak się ten człowiek może nauczyć. Ale mam nadzieję, że teraz może do nas dojdą również. I teraz chciałabym zapytać panie nauczycielki. Pierwsze, dlaczego zdecydowałam się, aby kryteria sukcesu znalazły się w OK zeszycie, bo nasza konferencja jest o kryteriach sukcesu, zeszycie moich uczniów i czy konsultowałam tę decyzję z moimi uczniami? To są tylko te dwa pytania, na które chciałabym, żebyście najpierw odpowiedziały.
to ja zajmę to zaszczytne miejsce, gdzie się pierwszym, tak, odpowiada. Jeżeli chodzi o OK zeszyt, to prowadzę ten OK zeszyt w klasie czwartej i klasie drugiej gimnazjum. W każdej z tych klas on ma trochę inną formę i tutaj ukłon w stronę CO, że nie narzucano nam tej formy, a pozwolono nam współpracować i wypracowywać. Jeżeli chodzi o klasę czwartą, to miałam taką potrzebę, żeby uczniowie przećwiczyli dodatkowo podstawową umiejętność, jaką są cztery działania sposobem pisemnym. Coś w tych czasach nieosiągalnego, jak są kalkulatory, komputery i tak dalej. Po co to ćwiczyć w ogóle? Zatem jak zaczęliśmy pierwsze działanie, wspólnie pokłoniliśmy się nad tym, co należałoby wziąć pod uwagę, aby osiągnąć ten cel. Wypracowaliśmy kryteria. Kryteria te uwzględniały zarówno znajomość algorytmów, jak również nawet to, żeby pamiętać o tych górnych zapisach. Przyniosło to olbrzymie korzyści, dlatego że sami uczniowie w swoich refleksjach podsumowywali zgodnie z kryteriami, co było dla mnie niesamowitym osiągnięciem. Refleksją, ich własną refleksją. Dziękuję. To teraz może Joasi, a poczekamy chwileczkę na naszą praktyczkę. Kiedy zdecydowałam się, że wezmę udział w tym projekcie OK Zeszyt, na początku zastanawiałam się właściwie po co, bo przecież stwierdziłam, że być może to jest taki typowy zeszyt dla mnie języka polskiego, który moi uczniowie prowadzą. Gdy zaczynałam z ocenianiem kształtującym, nie podawałam uczniom celu i kryteriów sukcesu do zeszytu, żeby były zapisane. I pamiętam taką sytuację, gdzie jeden z rodziców kiedyś przyszedł do szkoły i powiedział, że na moich lekcjach się nic nie dzieje. Nie dzieje się dlatego, że kiedy on się pyta syna, co było na lekcji, to tutaj wcześniej ktoś powiedział, że dobrze, że super i tak dalej, natomiast ten uczeń, podobno tacie, nieustannie odpowiadał, że nic nie było. I tak się zastanawiałam, jaki sposób ja mogę dać moim uczniom i rodzicom i sobie samej też dowód na to, że jednak się coś dzieje. I postanowiłam, że to jest naprawdę moment lekcji, kiedy ja podaję uczniom cel albo wspólnie go wypracowujemy, kiedy ja podaję uczniom kryteria bądź też wspólnie je wypracowujemy. I to jest ten sam moment, to naprawdę nie zabiera wiele czasu, jeżeli uczniowie się do tego przyzwyczajają, kiedy te treści mogą zostać zapisane w zeszycie. Zdaję sobie sprawę z tego, że w gimnazjum być może rodzice rzadziej kontrolują uczniowskie zeszyty, chociażby dlatego, że często po prostu ich nawet nie bywało. Natomiast są też tacy rodzice, którzy te zeszyty oglądają, którzy mobilizują swoje dzieci do nauki, motywują je i mają wgląd w to, co się dzieje na lekcji. I dlatego zdecydowałam się, aby cele lekcji, kryteria sukcesu były zapisywane w zeszytach, ponieważ w tym zeszycie, coś się dzieje, uczniowie do tego zeszytu wracają, chociażby robiąc sobie powtórki do sprawdzianu, do prac klasowych, bądź też po 3 latach robiąc powtórki do egzaminu. I czasami mam wrażenie, że to nie chodzi o to, żeby uczeń jeszcze raz zaznajomił się z jakimś tekstem, który był umawiany na przykład 1,5 roku temu, tylko chodzi o to, żeby przeczytał sobie kryteria i czasami przypomnienie sobie kryteriów, świadomość tych kryteriów powoduje, że jakby ta wiedza, która gdzieś tam została na chwilę zamrożona, odblokowuje się. Czy ja konsultowałam z moimi uczniami to, że kryteria sukcesu będą w OK zeszycie? Czy ja z wami to konsultowałam? Tak. Szczerze mówiąc, tego... Mamy dowód. Mamy dowód. Szczerze mówiąc, tego tak dokładnie nie pamiętam. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli się stosuje ocenianie kształtujące, jest ono taką filozofią nauczania, to niektóre rzeczy przychodzą naturalnie. I dla nas właśnie cele i kryteria sukcesu w OK zeszycie są bardzo naturalne. To jest coś po prostu, co jest nieodzownym jego elementem. I tak naprawdę ten zeszyt i kryteria sukcesu w OK zeszycie to dla mnie też motywacja do tego, aby planować swoją pracę. Wydawało mi się kiedyś, że skoro jestem nauczycielem dyplomowanym i pracuję paręnaście lat w szkole, to właściwie można powiedzieć, że moja już kariera
w szkole się zakończyła, ponieważ no umówmy się, nawet jeżeli mamy jakieś zmiany w podstawie programowej, to nie są one aż tak drastyczne, żeby musiała drastycznie przebudowywać mój warsztat od samego początku. I generalnie mogłabym przyznać, że właściwie w tej chwili, w tym momencie, jakim jestem, mogłabym spokojnie czekać 67 roku życia i pójść wtedy na emeryturę. Natomiast co mi daje właśnie praca z ocenianiem kształtującym, że ja jednak mam co roku inne klasy. To są zmieniający się uczniowie, inni niż 5 lat temu, 10 lat temu i to powoduje, że ja nieustannie planuję swoją pracę, planuję lekcje i wiem, że muszę codziennie moim uczniom do tego okej zeszytu coś zaplanować, podać i to mnie też nieustannie mobilizuje. Dziękuję bardzo. Ja może tylko dodam tutaj, że to nie jest odosobnione zdanie, które ma Joanna. Mianowicie wiele osób pisało do mnie, że już właściwie tak mi było nudno z tym uczeniem. Tak ciągle to było tak samo i to wszystko i tak dalej, a ten okej zeszyt spowodował, że nowa energia i że właściwie nawet ludzie, którzy chcieli iść na emeryturę, powiedzieli, zostanę jeszcze to spróbuję. I proszę Państwa, ja naprawdę nie oszukuję. Ja miałam tyle jakichś pozytywnych feedbacków od ludzi, że dlatego, żeśmy postanowili coś z tym dalej zrobić, że to szkoda po prostu tego nie wykorzystać. I jeszcze bym bardzo poprosiła tutaj. Ja wybrałam klasę do okej zeszytu, drugą, uczę fizyki. Tam w tej klasie akurat w tym roku jest tylko jedna godzina fizyki w tygodniu. I to, był pierwszy taki element, który zadecydował, że właśnie w tej klasie podjęłam się prowadzenia tego okej zeszytu. Dlaczego kryteria sukcesu? Dlatego, ponieważ on miał być dla nich użyteczny. Miał stać się pomocą naukową, której nie mieli ode mnie przez tydzień czasu. To jest ogrom dla mózgu ucznia, brak kontaktu w ciągu jednego tygodnia z przedmiotem. Kryteria pozwalają mi również na udzielanie uczniowi informacji zwrotnej, bo w tej informacji zwrotnej odwołuje się właśnie do kryteriów sukcesu. Niesamowite efekty daje też samoocena. Uczeń, oceniając siebie, również odwołuje się do kryteriów sukcesu. I wreszcie ocena koleżeńska, którą bardzo trudno było gdzieś tam wprowadzić, bo uczeń oczywiście tak jak był oceniany całe życie, oceniał swojego kolegę, czyli nie zrobiłeś tego, nie zrobiłeś tego, nie potrafił zacząć od tego, co zrobił dobrze. I w tej ocenie koleżeńskiej znowu odwołuje się do kryteriów sukcesu. Dlatego one są po prostu nieodzowne. A zobaczcie Państwo, ile razy wymieniłam odwoływanie się do kryteriów sukcesu, czyli ta fizyka przez ten tydzień gdzieś tam ze 2-3 razy pojawiła się mimo wszystko, mimo że nie było mnie na lekcji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze przyszła do nas następna paneliska. Czy mogłabyś się przedstawić? Nazywam się Beata Konstanty, uczę języka niemieckiego w gimnazjum numer 6 w Jaworznie. I miała udział w tym filmie w ten sposób, że jej uczennica nakręciła ten świetny film. Dokładnie tak. U nas ewaluacja bardzo się sprawdziła. Z tego względu, że tak jak właśnie Państwo widzieliście na tym filmie, uczniowie sami stwierdzili, że na co bezu, czyli kryteria sukcesu, pokazują im drogę, jaką mają podążać, żeby osiągnąć cel lekcji. A cel lekcji im jest potrzebny do tego, żeby wyszli z lekcji ze świadomością, że nie zmarnowali na niej czasu. My te kryteria uzgadnialiśmy z uczniami, to znaczy dostali propozycję kryteriów ode mnie. Każdy uczeń mógł sobie dopisać swoje kryteria sukcesu. Mamy kryteria sukcesu dotyczące zeszytu okejowego i każdy uczeń ma też kryteria sukcesu dotyczące samego ucznia. Ustalili, co ustalili. Pod koniec roku szkolnego, czyli teraz, każdy sobie ewaluował, czyli zaznaczał światłami. Zielone światło, udało mi się spełnić dane kryterium sukcesu. Żółte, powiedzmy, że jeszcze nie do końca, ale w przyszłym roku się już uda. Czerwone, to jest sygnał do zastanowienia się, czy chcę dalej mieć takie kryterium sukcesu, czy może one było po prostu nietrafione. Jeśli chodzi o elementy zeszytu okajowego, to następne pytanie. Dobrze, tak, bardzo dziękuję. Teraz przejdziemy może do naszej uczennicy, która nam powie, czy korzystałaś z kryteriów sukcesu zapisanych w twoim zeszycie? Jeśli tak, to przy jakiej okazji? Bardzo często korzystam z kryteriów sukcesu, które moja polonistka, moja pani polonistka daje nam do zeszytu.
Podczas kartkówek, których teraz pod koniec roku, żeby zdobywać ocen, robić trochę więcej, no ale są to kartkówki z Na co bezu, ponieważ są tam pytania, na które podczas przygotowywania się do kartkówki odpowiadamy sobie po prostu i liczymy na dobrą ocenę, ponieważ jesteśmy dobrze przygotowani. Kryteria sukcesu też są do notatek, czyli pracy domowej, którą też nam pani zadaje, ale nie tak często. Bo pani chce nas przygotować do egzaminów w trzeciej gimnazjum, które będą niedługo, ponieważ przeleci ten czas bardzo szybko i Na co bezu będzie nam bardzo pomocne w tym czasie, bo jest to, będzie to takie podsumowanie tych wszystkich lat i będzie to okazałe na egzaminach w trzeciej gimnazjum. Kryteria sukcesu, czyli to Na co bezu, są też bardzo przydatne do pracy klasowej, którą mieliśmy i jestem zadowolona, ponieważ dostałam dobrą ocenę, bo wiedziałam, co jest, nie stresowałam się, że coś mi źle pójdzie, czy w ogóle nie będę wiedziała, co napisać, ponieważ dzięki Na co bezu, w którym były podane tematy, cząsteczki tematów, wiedziałam, jak ma się przygotować, co mogę napisać i co mogę wykorzystać na swojej pracy. Dziękuję bardzo i widzę każdemu z nas. Każdemu z nas życzę takiej świadomej uczennicy. Może też macie takie, ale teraz wrócimy jeszcze na chwileczkę do pytania, które jest... Bo tutaj mówiliśmy o kryteriach sukcesu, ale chciałam, żebyście teraz krótko powiedziały, nasze nauczycielki, o tym, co wam się sprawdzało w OK Zeszycie oprócz kryteriów sukcesu. Bo ludzie wybierali różne rzeczy. Ja nawet sama mogłabym powiedzieć co, bo śledziłam wasze naprawdę sukcesy z OK Zeszytem, a państwa zapraszam, żeby można było zobaczyć na dole Arkada Kubickiego, są te zeszyty i można zobaczyć po prostu i popodziwiać, jakie piękne one są. Ale teraz bym wróciła jeszcze, które zapisy z OK Zeszytu najlepiej się sprawdziły? Jakbym mogła prosić ciebie, Beato? No ja poprosiłam o taką informację zwrotną moich uczniów, żeby odpowiedzieli właśnie na to pytanie i okazało się, że tak naprawdę wszystko się sprawdziło w OK Zeszycie. Jednym ze zdań podsumowujących, myślę, zawierających wszystko, najlepiej w OK Zeszycie sprawdziło się to, że jest. Także naprawdę wszystko, co zawarli w OK Zeszytach, im się sprawdziło. Były to mapy myśli na przykład, które sporządzali albo do danego tematu, albo na koniec rozdziału, gdzie zaznaczali również po danym rozdziale, które elementy danego rozdziału udało im się już opanować, nad którymi jeszcze muszą popracować. Bardzo uczniom spodobały się tak zwane flip-flapy. Ponieważ uczę języka niemieckiego, zawsze największym problemem to są słówka. Przepisywanie słówek jest nudne, monotonne, to jest ta część zajęć, której uczniowie najbardziej nie lubili, więc ja z podręcznika kseruję fragmenty, gdzie występują słówka kluczowe dla danego tematu. Uczniowie dostają takie kseróweczki, zaznaczają sobie te słówka na tych kserówkach i na kolorowo wpisują sobie ich tłumaczenia do zeszytu. Kserówki wklejają tylko trzymając za jeden róg, tak żeby można je było odkrywać i zakrywać. Potem mogą łatwo sprawdzić, które słówka już opanowali, które nie, ponieważ słówka w języku polskim mają w zeszycie, w języku niemieckim na kserówce, którą mogą odkryć. Rodzaj fiszek takich. Tak, dokładnie. Bardzo się to uczniom spodobało, ponieważ jest to kolorowe i twierdzą, że dużo łatwiej jest im się uczyć w ten sposób słówek. Poza tym cele lekcji. To jest to, co powiedziałam przed chwilką. Uczeń wychodzi z lekcji ze świadomością, że nie stracił czasu, bo wie, jaki jest cel lekcji. Tak samo właśnie Na co bezu, czy pytania kluczowe. Wszystkie elementy, uczniowie wypowiadają się, że każdy element, który mają w zeszycie, jest ważny, ponieważ ich zeszyt
zawiera wiadomości dla nich ważne, bo to oni sami tworzą te zeszyty. To oni decydują, co w tym zeszycie będzie. W związku z tym sami segregują informacje, które są im potrzebne, a robią to właśnie w oparciu o NaCo Bezu. Czyli spotykamy się w połowie drogi. Ja im wytyczam punkty, a oni wiedzą, według jakich punktów mają postępować i dzięki temu osiągamy wspólny cel. Dziękuję bardzo. Tutaj Beata zwróciła uwagę na pewno na rzecz, którą wy też zwrócicie uwagę, mianowicie, że to jest zeszyt ucznia. I on ma ten wybór. Ja wiele razy słyszałam, jak uczniowie się wypowiadali, że to była taka bardzo duża dla nich radość, że oni mogli pisać kolorowo, że mogli kolorować, że mogli wklejać, co chcieli, że to było ich. A nie to, że teraz pani mówi teraz, proszę zanotować definicję. Wszyscy piszą, funkcja to jest, nie? I wszyscy piszą to samo i to w ogóle nie jest ani ciekawe, ani przyjemne, ani niekorzystne. Więc to był język niemiecki, teraz przechodzimy do fizyki, w której, jak sądzę, też to samo działało. Tak, działa bardzo dużo rzeczy na plus. Między innymi bardzo chwalą sobie uczniowie spis wzorów na końcu zeszytu, gdzie bardzo prosta sprawa, aż się dziwię, że nie wpadłam na to wcześniej, gdzie w każdym momencie mogą gdzieś tam zajrzeć, co było w pierwszej klasie, w drugiej, w trzeciej i zastosować ten wzór, jak zapomni im się po drodze. Ale również fajną sprawą jest to, że wszystkim uczniom podaję spis tematów do całego działu fizyki, który realizujemy. I netografie. Uczniowie uwielbiają internet, dzięki temu zaglądają sobie tam przed lekcją do tych stron internetowych, gdzie mogą znaleźć różne filmiki, doświadczenia. Oczywiście są kreatywni, więc przynoszą na drugą lekcję 500 innych jeszcze linków do stron internetowych, czyli szukają w celu uczenia się. My wiemy, że uczniowie wiedzę już posiadają jakąkolwiek z fizyki, natomiast czasami gdzieś tam w tym właśnie podstawie programowej nie teraz jeszcze. I teraz jak pytamy się uczniów, na czym polega ruch jednostajny prostoliniowy, to uczeń mówi, że no tam jest prędkość stała. Nie, prędkość to na następnej lekcji będzie, bo to jest dopiero następny temat. Więc tutaj uczniowie bardzo dużo rzeczy wiedzą. To jest ich naturalny jakiś świat, w którym się obracają, doznają tych wszystkich praw fizyki. Więc uświadomienie im tego przed lekcją i nam, że oni to już wiedzą, zaoszczędzi nam bardzo wiele czasu na powtarzanie rzeczy zbędnych. I bardzo cenię sobie również informację zwrotną, dlatego że uczeń, kiedy musi dać na przykład ocenę koleżeńską swojemu koledze i musi przeanalizować kryteria i wskazać w pracy, co zrobiłeś dobrze, czego nie zrobiłeś dobrze albo co należy jeszcze tam poprawić, jakie elementy wymagają tej poprawy, gdzie na przykład poszukać tej temperatury wrzenia, na której stronie, w jakiej tabelce i dać wskazówki do pracy na przyszłość, to ten uczeń wykonuje niesamowitą pracę mózgu. Wielokrotnie przetwarza informacje, oceniając, udzielając takiej prawdziwej informacji zwrotnej, bo oczywiście pierwsze informacje to były praca poprawna, albo wszystko dobrze, albo wszystko źle. Więc tutaj ogrom pracy, która polegała na tym, żeby wypracować takie właśnie dobre udzielanie informacji zwrotnej. Netografia, wzory, informacja zwrotna, cele, kryteria, już powiedziałam wcześniej. Ogólnie też wszystko i mam nadzieję, że będzie się rozwijało to zjawisko w mojej szkole. Mogę tylko powiedzieć na koniec, że jeden z uczniów powiedział, że fizyka to nie szkoła i to chyba jest najpiękniejszy komplement, który kiedykolwiek usłyszałam od ucznia. Dziękuję. Ja nie powiedziałaś o jednej rzeczy, którą myślałam, że powiesz. Mianowicie można zobaczyć na dole piękne mapy myślowe z fizyki, ale naprawdę rewelacyjne. Więc dlatego widać, że mapy myślowe mogą być też na niemieckim i mogą być też na fizyce. Ja chciałam jeszcze tutaj nawiązać do tego, co powiedziałaś, bo to bardzo ważne i mam nadzieję, że zostanie nam w głowach. Mianowicie, że szczególnie takie przedmioty jak fizyka, które przecież tłumaczą świat, one dobrze wykładane, tak jak tutaj dobrze prowadzone, polegają na tym, żeby sięgać do tego, co uczniowie już wiedzą.
I to daje tutaj tobie sukces, dlatego że jeżeli to jest wykładane jako coś, czego w ogóle nie ma nic wspólnego z rzeczywistością i trzeba wykuć jakieś wzory, to potem jest skutek taki, że uczniowie mówią, że to jest bardzo trudny przedmiot i nieciekawy. Więc dlatego myślę, że tutaj gratuluję. Moi uczniowie dają mi informację zwrotną, że dla nich szczególnie ważnymi zapisami są właśnie zapisy związane z kryteriami sukcesu. Jest im na pewno łatwiej przygotować się do zajęć, zwłaszcza że obecnie są zasypywani mnóstwem informacji z telewizji, z internetu, więc kryteria sukcesu pomagają im usystematyzować wiedzę. Natomiast chciałam jeszcze powiedzieć o tym, co jest dla mnie jeszcze ważne, jeżeli chodzi o zapisy w zeszycie. Ważne jest to, że on po prostu jest, bo gdzieś w pewnym momencie zaczęłam spostrzegać, że albo uczniowie w ogóle nie mieli zeszytu, albo nie wiem, czy się koleżanki ze mną zgodzą, pojawiały się zeszyty takie międzyprzedmiotowe. Z przodu był język polski, w środku była religia, z tyłu jeszcze geografia na przykład. I tak się po prostu działo. I tak wewnętrznie czułam, że to nie jest w porządku, ale z drugiej strony stwierdziłam, że może ważniejsze jest to, co uczeń jednak wie, niż to, co sobie zapisał. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o OK zeszyt, to bardzo widoczne dla mnie i ważny jest postęp ucznia, ponieważ ja wcześniej prosiłam moich uczniów, aby prace pisemne na przykład oddawali mi na oddzielnych, innych kartkach papieru, które zabierałam do domu. Mam zawsze około setki uczniów i trudno było mi te zeszyty przenosić do domu, więc to dla mojej wygody. I te ich prace opatrywane informacją zwrotną, później poprawiane przez uczniów, ja trzymałam w takich oddzielnych teczkach. Każdy uczeń mój ma swoje, takie można powiedzieć, portfolio, gdzie może oglądać swój postęp, rozwój. Zawsze powtarzałam, że rodzic również może przyjść do mnie i obejrzeć ten postęp swojego dziecka. Natomiast tak w praktyce trochę to nie do końca działało, ponieważ ani to dziecko nie prosi mnie o tę teczkę, prawda, o to portfolio, ponieważ widzi ją wtedy, kiedy dokładamy kolejne prace. Ani też nie robi tego rodzic podczas spotkań wywiadowczych. W związku z tym, co jest dla mnie jeszcze ważne w OK zeszycie, to to, że zdecydowałam, że jednak prace pisemne uczniowie będą właśnie w nim zapisywali. Ja udzielam informacji zwrotnej, uczniowie poprawiają zgodnie z moją informacją zwrotną pracę, czasami, często. Zdarza się, że uczniowie piszą pracę kolejny raz, ale mam taką świadomość tego, że jest widoczny ów postęp. Uczeń również przeglądając swój zeszyt ten postęp widzi. No i ponieważ ważna jest współpraca z rodzicami, ważna jest obecność rodzica i w szkole, nie tylko raz w miesiącu czy rzadziej, tylko po prostu generalnie w procesie uczenia się uczniów, mam świadomość, że rodzic widzi, nawet bez tej oceny, tutaj odpowiadając również na pytanie pani, która się pytała, jak przekonać rodziców do tego, żeby nie było tych ocen, rodzic po prostu widzi postęp dziecka, że to dziecko pisze, mówiąc o moim przedmiocie, coraz dłuższe prace, popełnia coraz mniej błędów i po prostu widać, że się rozwija. I to jest dla mnie bardzo ważne, jeżeli chodzi o OK zeszyt. Ja też bardzo dziękuję, Jasiu, za tą wypowiedź, dlatego że to jest rzecz, którą chcielibyśmy w następnym roku bardziej rozwinąć w OK zeszycie. Mianowicie, żeby była w nim widać wyraźnie progres. Jak to zrobić, prawda, żeby uczeń widział, że, bo uczeń ma taką tendencję, że ja wkleję już tą pracę, jak ona już będzie dobra, prawda, a nie będę robił tego, żeby zobaczyć, że na początku było tak, po otrzymaniu informacji zwrotnej tak, a teraz i już ta praca jest lepsza, już to zrobiłem dobrze, żeby on sam widział, że robi postępy, że może odnieść sukces, a nie tylko wykonać coś, co wszyscy powinni wykonać. Zanim przejdziemy do Marzeny, to ja bym poprosiła, żebyś, koleżanko, zastanowiła się na chwileczkę sama ze sobą, co tobie się w tym OK zeszycie najbardziej podobało. A najpierw Marzenę poprosimy. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o ocenianie kształtujące, to lubię mówić, że jestem cały czas w tym procesie wdrażania. Natomiast OK zeszyt zaskoczył mnie. Jego efekty, i to jeżeli właśnie chodzi o tę czwartą klasę, o której już wcześniej opowiadałam, a mianowicie też
ukłon w stronę informacji zwrotnej. To, że cel to jest ten wierzchołek góry, na który dążymy. To, że kryteria sukcesu to są wskazówki, jak tam dotrzeć. Ale zobaczyłam poprzez ten OK zeszyt, jak ważne jest tempo pracy każdego dziecka, indywidualne tempo pracy. Uczniowie otrzymywali po kilkanaście przykładów do rozwiązania, po czym udzielałam im informacji zwrotnej i albo przechodzili do następnej stacji, albo pokłaniali się jeszcze i ćwiczyli daną umiejętność. Tutaj też poproszę, odpowiem na to pytanie, dlatego że monitorując pracę z OK i zeszytem, wiedziałam, co sądzą uczniowie, bo takie informacje na lekcji, było coraz więcej dialogu między nami. Natomiast jeżeli chodzi o rodziców, to dostałam właśnie taką informację, że właśnie to, że nie ma ocen, powoduje to, że dzieci się nie denerwują, nie stresują, nie chcą pomocy, ponieważ same chcą, ta samodzielność, podkreślamy samodzielność, a ile my tak naprawdę, we mnie wzbudziła się wtedy refleksja, ile ja jej daję uczniom. Samodzielnie rozwiązując, nic się nie dzieje właściwie, bo dostają, twierdziły, że dostają taką informację ode mnie, która ich doceni, a jednocześnie pokaże, co poprawić, żeby osiągnąć właśnie ten wierzchołek góry. To jeżeli chodzi o klasę czwartą, bardzo pozytywne takie relacje ze strony rodziców, że wreszcie coś fajnego, co pomaga im się naprawdę uczyć ich dziecku, nie stresując tego dziecka, dostosowując do tempa pracy i możliwości danego ucznia. Natomiast jeżeli chodzi o klasę drugą, to nie omieszkam tej Danusi, jeszcze tylko wspomnę o tej klasie drugiej, dlatego że jest to klasa, która, proszę Państwa, gimnazjum, dlatego że jest to klasa, proszę Państwa, która napisała dosyć słabo sprawdzian. I tutaj gdzieś tkwi z tyłu, rok temu. Tak, tkwi w nas to przekonanie, no wpływ na te oceny, tak? W czwartej klasie faktycznie odniosłam sukces spektakularny, miało to wpływ. Natomiast w klasie drugiej nie. Niekoniecznie aż taki, jakiego bym się spodziewała. Ale on przybrał trochę inną formę, ten zeszyt. I to, czym zaskoczyli mnie uczniowie, że naprawdę usiadłam na koniec roku, i to nie ze zmęczenia, ale zmotywowana do pracy na następny rok, podkreślali refleksję. Od kiedy moi uczniowie podkreślają refleksję o uczeniu się? Na matematyce. Na matematyce, tak, tym bardziej. Ale tutaj też ukłon w stronę, uczę się również od nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Rubriks, zaznaczanie, na jakim etapie są, na bieżąco monitorowanie kryterium. I kryteria nawet do całego działu pozwalają im zobaczyć, w którym miejscu się znajdują. I ten dokumentowany progres, gdzie oni sami zauważają i cieszą się, podchodzą i rozmawiamy o tym. To tyle, dziękuję. Dziękuję. To jeszcze zastanowiłaś się, co ci się podobało? W OK-owskim zeszycie podoba mi się cele lekcji, ponieważ chociaż one wynikają z tematu, ale przez zadawane pytania przez panią Koszczewę, przez specjalne kosteczki niebieska zaczynamy rozmowę, a czerwoną kończymy. Jak na niebieskiej wylosujemy pytanie i udzielamy odpowiedź, to jakby powiedzieć, w głowie nam się rozjaśnia, jaki ma być cel lekcji, po co ja na tej lekcji jestem, co mam osiągnąć i co mam w życiu z tej lekcji wziąć do siebie, że jestem potrzebny na tej lekcji, ponieważ rozszerzam swoją wiedzę na dany temat o życiu, o spotkaniu się z bliskimi, o rozmowie, dialogu i o innych formach wypowiedzi. Informacja zwrotna też jest bardzo ważna, ponieważ zawsze myślałam, że moje prace są dobre, nie popełniałam żadnych błędów, tak sobie sądziłam, ale jak dostałam informację zwrotną, co zrobiłam dobrze, a co źle, to uświadomiłam sobie, że nie osiągnęłam sukcesu, którego chciałam. Przez informację zwrotną poprawiłam ją, to poprawiłam swoją pracę. Znowu była informacja zwrotna, że dobrze to zrobiłam, powinna kierować się tak dalej,
ale coś jeszcze zrobiłam źle i mam jeszcze raz poprawić. Więc przy następnym poprawianiu już bardzo dobrze wiedziałam, że jak trzeci raz poprawię, będzie już 100% dobrze, że świetnie to zrobię i tak się też okazuje, ponieważ wierzę w siebie, że jest dobrze, że mogę dążyć dalej, nawet jeżeli przedtem, w przeszłości, coś popełniłam źle, a jak dążyć do przodu, to z myślą, że jestem dobrą uczennicą, że wiem, co chcę osiągnąć i z kim mogę to osiągnąć. Więc zawarte rzeczy w ogijowskim zeszycie bardzo mi pomagają w rozwijaniu się dalej w swoim życiu. No, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że zostało nagrane. Jeszcze chciałam podsumować tutaj jedną taką sprawę, właśnie opowiedzieć o czymś właśnie z Facebooka, co miałam, dlatego że w którymś tam momencie poprosiłam, abyśmy zrobili monitorowanie tego zeszytu. To znaczy, żeby zebrać, co sądzą uczniowie i co sądzą rodzice i co sądzi sam nauczyciel, jak mu to pomaga. I dostałam bardzo, bardzo dużo. Jest cały jeden rozdział poświęcony właśnie tym podsumowaniom, właśnie monitorowaniu zeszytu. I jeśli chodzi o rodziców, to pomyślałam sobie, że to pewnie będzie chodziło o rodziców tych wczesnoszkolnych, dlatego że ci rodzice mają ten zeszyt wgląd i coś tam, mają więcej do powiedzenia na ten temat. No i dostałam od właśnie tutaj z fizyki, od rodziców wypracowania na pół strony na temat tego, jak zeszyt pomaga ich dzieciom się uczyć. Więc nawet zapytałam ciebie, jak ty to zrobiłaś, że rodzice chcieli napisać wypracowanie na temat zeszytu? Może byś nam powiedziała. Wszystko zależy od tego, jak z rodzicami rozmawiamy, a rozmawiałam z tymi rodzicami bardzo dużo, bo byłam wzywana przez wychowawczynię na takie zwane tłumaczenie przy całej klasie, że mam się wytłumaczyć z tego, co się dzieje w szkole, bo tam i ocen nie ma i oni w ogóle nie wiedzą, co się dzieje. I takie tłumaczenie było za każdym razem, jakby na wywiadówce otrzymywali rodzice oceny. Ale chciałam Państwu powiedzieć, że takie właśnie rozmowy, wyjaśnianie celów, ukazywanie kryteriów również rodzicom właśnie procentuje zrozumieniem, jakimś takim nawet bym powiedziała kibicowaniem, a przez co też wynikami w nauce ich dzieci, bo ta pani to jest mądra. Ona wie, co robi. Ona robi to, żebyś ty się nauczył. Chce, żebyś ty posiadał te umiejętności. Angażuje cię w pracę. I takich mamy potem cichych sprzymierzeńców, którzy również dzięki temu motywują rodziców w domu, dzieci w domu. Pewnie dzieci też rodziców trochę motywują, bo pewnie te opinie były też pod wpływem dzieci napisane, żeby mamy coś tam... Mama miała pracę domową. Tak, właśnie. Także tutaj korzyści jest ogromnie dużo, jeżeli jest zaufanie i rozmowa i dialog. I wiemy, co robimy i wiemy, co chcemy osiągnąć. Także tutaj rodzice na pewno mogą być naszymi sprzymierzeńcami, chociaż wyglądało to na początku groźnie. Dziękuję. Chciałam zauważyć, że to już też padło w poprzednim, prawda, panelu, że z rodzicami wystarczy, znaczy może nie wystarczy, ale na pewno trzeba rozmawiać. Więc trzeba ich zaciągnąć jako sojuszników w procesie uczenia się, a nie przeciwników. Jedna jeszcze uwaga, mianowicie część nauczycieli, która do nas dołączała do tego Facebooka i to sukcesywnie, najpierw było 100, potem 200, potem 300 i tak dalej, to niektórzy mówili, no ale co to jest w ogóle to ocenianie kształtujące? Ja nie wiem, co to jest to ocenianie kształtujące. Dlaczego to jest zeszyt, a nie zeszyt, prawda? I okazało się, że przy pomocy zeszytu można się nauczyć oceniania kształtującego, będąc nauczycielem i zacząć go stosować. Może to jest droga, dlatego że myśmy zauważyli w Centrum Edukacji,
edukacji obywatelskiej, że nauczyciel będzie robił tylko to, z czego będzie widział korzyści. Jak nie będzie widział tych korzyści, to tego robić nie będzie. Więc jak on widzi, że uczniowie i rodzice widzą korzyści, sam widzi te korzyści, to stosuje i w ten sposób może zrobić sobie nowe wyzwania. Ja bardzo dziękuję na razie już panelistom za odpowiedzi na pytania, ale może też tradycyjnie państwo macie jakieś pytania do naszych panelistów, to proszę bardzo, bo mamy jeszcze całe 10 minut. Każdy. A może w takim razie, żeby państwo... O, tu jest jedno pytanie, jest już, bo chciałam, żebyście państwo porozmawiali ze sobą na ten temat. Ja chciałabym zapytać panelistki, nauczycielki, jak to panie robicie, bo rozumiem, że nie jesteście jedyne w swojej szkole, które stosujecie ocenianie kształtujące. Jak przekonać innych nauczycieli, że to po pierwsze się opłaca, a po drugie, że to nie jest aż takie straszne? I czy można w ogóle i w jaki sposób odpowiedzieć na zarzut, ale to jest tak dużo pracy, że my tak dużo pracujemy i to po prostu się nie da dołożyć sobie jeszcze więcej obowiązków. Więc ile czasu wam to zajmuje, żeby pracować z ocenianiem kształtującym? Dziękuję. Któraś z pań chciała odpowiedzieć może? Jak ze wszystkim to jest organizacja pracy. Jeżeli chodzi o moich nauczycieli, to wyjeżdżając tutaj już zaczął się proces właśnie, zaczęłam zainteresowywać inne osoby. Zaczęłam od efektu, od tego efektu, o którym opowiadałam w klasie czwartej. Jest to klasa, gdzie 42% ma opinie i orzeczenia, więc dosyć trudna klasa. Jeżeli udało się w tej klasie podnieść średnią o 0,4, to nie była to tylko kwestia przypadku, ale faktycznie po pracy sumującej by było widać efekt. I tak jak tutaj Danusia powiedziała, jeżeli są efekty, to widać. Trudniej może byłoby przekonać, chociaż też mam argumenty, jeżeli nie ma tak spektakularnego sukcesu. Natomiast dla mnie ważna jest właśnie ta świadomość, odpowiedzialność i samodzielność ucznia. I jeżeli to pojawia się w refleksjach uczniów, to jest to również dla mnie argument. Natomiast jeżeli chodzi o klasę drugą, to na pocieszenie mam taką informację dla tych nauczycieli, którzy jeszcze powątpiewają, że więcej oddaję po stronie uczniów. Czyli informację zwrotną w klasie czwartej ja zapisuję, piszę dla ucznia. Natomiast jeżeli chodzi o klasę drugą gimnazjum, ona powstaje przy samoocenie, ocenie koleżeńskiej, więc ten czynnik, jeżeli chodzi o pracochłonność, czasochłonność, niestety nie ma go tak znaczącego. Dziękuję. Ja tutaj się zgodzę z koleżanką. Lekcja ma 45 minut i na tej lekcji mamy podać cel, kryteria, monitorować stopień osiągania celu. Dobrze by było, gdyby jeszcze na tej lekcji pojawił się, oczywiście tylko w uzasadnionej sytuacji, TIK. Lekcję mamy podsumować i świetnie byłoby, gdybyśmy wyszli i my, i uczniowie z tej lekcji z takim poczuciem, że cel został osiągnięty. I to wszystko powinno się zadziać w ciągu 45 minut przy współpracy pomiędzy nauczycielem, uczniem, a także przy współpracy pomiędzy samymi uczniami, którzy dzięki temu staną się odpowiedzialni za swój proces uczenia się. I pytanie, kiedy to zrobić, prawda? I to jest pracochłonne i nie będę mówiła, że nie jest, to jest pracochłonne, to jest trudne na samym początku, dlatego że tak to zabiera dużo czasu, ponieważ pokazujemy uczniom, w jaki sposób chcemy z nimi pracować. I Agnieszka, tutaj moja uczennica, jest uczennicą pierwszej klasy i z ocenianiem gimnazjum, z ocenianiem kształtującym spotkała się we wrześniu, prawda? I my jesteśmy cały czas tutaj w procesie. Ja nie mogę powiedzieć, że ta klasa jest w 100% już okejowa, ponieważ wiem, że to jest proces. Michał, mój uczeń, pracuje ze mną drugi rok i z przyjemnością obserwuję to, jak wiele
druga klasa gimnazjum, ta klasa, w której uczę, robi już w tej chwili za mnie. Przyzwyczajenie uczniów do, może nie schematu, bo trudno mówić o schemacie w przypadku oceniania kształtującego, ale przyzwyczajenie uczniów do tego, że coś się dzieje po prostu regularnie, że są cele, że są kryteria, powoduje, że uczniowie w pewnym momencie przejmują ode mnie pałeczkę i zaczynają te cele i kryteria formułować sami. Jestem bardzo zadowolona z tego, jak moi uczniowie sami udzielają sobie informacji zwrotnej, jakby oceniając się w ten sposób nawzajem, też zabierają część obowiązków ze mnie. Co sobie zaplanowałam, bo tutaj to wpadłam na ten pomysł całkiem niedawno podczas właśnie konferencji w maju, zaplanowałam sobie, że w trzeciej klasie pójdę krok dalej i poproszę uczniów, aby wzajemnie oceniali sobie sprawdziany. Oczywiście takie sprawdziany, gdzie no może nie będą one takie zero-jedynkowe, ale gdzie będą te kryteria na tyle przejrzyste i na tyle oczywiste, nie będzie to oczywiście opis dzieła sztuki czy rozprawka, że będę miała pewność, że podołają. I w ten sposób wydaje mi się, że jeżeli będzie to regularna, stała praca i nie będzie to działanie takie z doskoku, tylko na pokaz, spowodujemy, że się po prostu uda, dlatego że bardzo uczestniczą w tym uczniowie. I jakby oni pracują, a ja na lekcji w tej chwili mogę powiedzieć, że moderuję bardziej. Dlatego wydaje mi się, że to się sprawdza. Nie jest idealnie od samego początku, natomiast sprawdza się przy pewnej konsekwencji. Dziękuję. Ja mogę tylko dopowiedzieć, że ta koleżanka, trudne są bardzo początki. Jak się już uczniom wytłumaczy, na czym polega informacja zwrotna, kryteria, cele i samoocena, to potem to już idzie generalnie już tak jak gdyby z górki. Ta koleżanka za rok to już nic nie będzie robiła, nawet nie będzie sprawdzianu sprawdzała, czyli to można przekonać nauczycieli do tej praktyki. Coś sprawdzisz. Natomiast ważne jest, żeby się wycofać jako nauczyciel. Ja czasami właśnie tak się trochę wycofuję i oni sami gdzieś tam muszą dociekać. Nawet przyjeżdżając tutaj na nasz z projektem, uczennica mnie tam mobilizowała, ale te pytania, ale te 55 pytań, jeszcze pytania. Ja mówię, no dobra, ale tam są ważne rzeczy, ale te pytania. Także oni sami gdzieś tam mnie dyscyplinują w pewnym momencie. Tak samo jak gdzieś tam jakieś kryterium niezrealizowane, to też uczniowie, ale my tego jeszcze nie wiemy. Tutaj jest niezrealizowane kryterium. Czasami nie dopowiadam. Mówię, że 10 minut wykładu to jest maksimum moich możliwości na lekcji, nie więcej. Czyli angażuję ich w pracę na lekcji. A jeżeli chodzi o innych nauczycieli, to myślę, że podglądają. Już mam opinię polonistki, która gdzieś tam zerknęła do środka tych zeszytów i prosiłam ją o taki komentarz. Bardzo jej się to podoba. Myślę, że tak podglądając, coś się z tego urodzi i być może ktoś tam się jeszcze zarazi tym OK zeszytem, czy w ogóle stosowaniem OK w szkole. Także tutaj nic na siłę, nic w jakiś tam sposób narzucać na pewno, tylko tak po prostu sobie pracować. Dziękuję. Ja tutaj zgadzam się jak najbardziej z koleżankami, że faktycznie początki są trudne, wymagają pracy i ze strony nauczyciela, i ze strony ucznia, ale najważniejsze jest, żeby na tyle zmotywować uczniów i samych siebie, żeby przejść przez ten najtrudniejszy początek, żeby właśnie zacząć, żeby wytrwać, nie dać się zniechęcić, bo później staje się to przyjemnością. Trzeba sobie po prostu wypracować pewien mechanizm działania. Ja na przykład do każdej lekcji przygotowuję sobie prezentacje multimedialne. Tam mam wyświetlane cele, na co bezu, pytania kluczowe i uczniowie wiedzą, że od tego się zaczyna lekcja. Ja włączam projektor, mają wyświetlone i oni wiedzą, że już sobie mają przepisać. Nie muszą przepisywać słowo w słowo, mają przepisać tak, żeby dla nich to było zrozumiałe. Dodatkowo czasami zanim im włączę te kryteria, ja ich pytam, a jak myślicie, macie temat? Jakie dzisiaj będą kryteria sukcesu? Jaki będzie cel dzisiejszej lekcji? I oni sami już to uzupełniają. Natomiast jeśli chodzi o zarażenie innych nauczycieli, to cóż mogę powiedzieć? Wczoraj mieliśmy w szkole dzień projektu, prezentowaliśmy właśnie nasze OK-owe zeszyty.
Myślę, że największe wrażenie zrobiła informacja, zresztą ja sama byłam wręcz zszokowana, jeszcze jestem, że po raz pierwszy od wielu, wielu lat w tych trzech grupach, w których prowadziłam okejowe zeszyty, na koniec roku nie mam ani jednej oceny niedostatecznej. To jest naprawdę tak duży sukces uczniów, że tak jak mówię, ja jeszcze jestem w szoku. Chciałabym też jeszcze podkreślić dużą wartość informacji zwrotnej w postaci oceny koleżeńskiej. Uczniowie stwierdzili, że fajnie jest dostawać ocenę od kogoś innego niż nauczyciela, od kogoś, kto popełnia takie same błędy, kto rozumie, z czego te błędy wynikają, że to jest zupełnie coś innego, taka właśnie ocena koleżeńska. Ponadto dzięki takiej ocenie koleżeńskiej mówią, że teraz to ja wiem, do kogo ja się mogę zgłosić po pomoc, bo wiem, że ta osoba tworzy taką informację zwrotną, która do mnie przemawia, więc ja mogę iść i powiedzieć, słuchaj, sprawdź mi, powiedz mi, co mam dobrze, a co mam jeszcze poprawić. Także naprawdę warto jest włożyć każdą ilość pracy w OK zeszyt i w pracę z dzieciakami, bo to naprawdę łączy. I dobrze jest się motywować nawzajem. Dziękuję. Dziękuję. Ja chciałam tutaj dodać może, bo to są nasze perły po prostu w okej zeszycie, ale ja chciałam powiedzieć, że jak ja zaczynałam pracę z ocenianiem kształtującym i przypominam sobie w gimnazjum i tak chciałam wszystko, w pierwszej klasie gimnazjum, chciałam wszystko wprowadzić od razu. I proszę Państwa, przez 60 lekcji, które miałam w tamtym roku, ani razu nie udało mi się zrealizować celów. Po prostu tak dużo planowałam, że to się nie udawało zrealizować. Ja się musiałam tego nauczyć. Nauczyć się tak, żeby ograniczyć te cele. Więc to nie jest tak hop, siup. To naprawdę jest duża praca. I dlatego warto skierować się taką zasadą PPP, o której my mówimy, czyli powoli podlewać i pomagać. Szczególnie dla dyrektorów to jest zasada dobra, że nie przychodzi dyrektor, który się zachwycił ocenianiem, mówi tak, jutro wszyscy. Wszyscy stosują ocenianie kształtujące, a ja sprawdzam, nie? No to jest klęska. Dlatego tutaj trzeba pomagać tym nauczycielom, doceniać ich, robić rozmowy, w których ludzie mogą się dzielić swoimi doświadczeniami, tak jak my tutaj się dzielimy. Ale przede wszystkim powoli. Spróbować jedną rzecz. Jak się już to uda, to spróbować drugą, a nie wszystko naraz. Tak myślę.